Jak tradycja nakazuje, sztafety 4x400 metrów kończą każde lekkoatletyczne mistrzostwa. Akurat w przypadku mistrzostw młodzieżowych, tych rozgrywanych w Poznaniu w roku 2022, padło na sztafetę męską. 8 zespołów powalczy o miano najlepszej w kraju. Zawodnice z AZS-u Politechniki Opolskiej będą bronić tytułu. Oni wygrali rywalizację przed rokiem, wyprzedzając na mecie AZS AWF Katowice i organizację środowiskową AZS Poznań wszystkich medalistów, to znaczy kluby mamy na liście startowej, którą zresztą teraz widać. Na torze 8 w tym biegu za chwilę zobaczymy Macieja Jończyka, reprezentującego RKS Łódź. Obok niego Filip Ostrowski, Jakub Szkudlarek i Jakub Augustyniak. Na torze 7 AZS AWF Warszawa, Tomasz Zawadzki, Oliwier Tarasiewicz, którego pamiętamy z konkursu tyczkarzy, Jakub Kalinowski i Dominik Adamczewski. Tor 6. Srebrni przed rokiem zawodnicy AZS-u AWF Katowice, Adam Paździerz, który niedawno biegał 4x100, Jacek Majewski, Jakub Pająk i Michał Wróbel. Można powiedzieć, że to było takie przetarcie przed 400. Tor 5. Organizacja środowiskowa AZS Poznań. Mikołaj Nawrot, Ryszard Piasecki, Tomasz Przybylak, no i Jan Wawrzkowicz. Indywidualny złoty medalista na 400 metrów. Tor 4. Zawodnicy AZS-u Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oskar Gołębiowski, Jakub Chmiel, Dariusz Samarczenko i medalista na Płotkach dzisiejszy Krzysztof Hołub. Tor 3. Stal Ostrów Wielkopolski. Piotr Stępniak na pierwszej zmianie, a potem Jakub Chmielarz, Mikołaj Wieczorek i Marcin Karolewski. Tor 2. Mistrzowie z rywalizacji w Suwałkach. Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Opole. Paweł Ścira, Aleks Stokłosa, Jakub Bujak i Robin Biliński. No i na torze pierwszym AKL Ursynów Warszawa. Dominik Przyrzecki, Stanisław Zieliński, Franciszek Chudak i Jan Suchorowski przeprowadzi sztafetę do linii mety. Mocny skład. Zespołu z Poznania. Może przed własną publicznością uda się powalczyć o złoto. Ciekawie wygląda też skład RKS-u. Z Filipem Ostrowskim, mistrzem na 800 i 1500 metrów. Jak zwykle mocna w sztafecie ekipa z Lublina. Dużo się będzie działo, to pewne. Pierwsza zmiana, pierwsze 400 metrów w torach, wyrównanie dopiero po 100 metrach zmiany drugiej. Mocne rozpoczęcie ze strony sztafety warszawskiej. Tutaj Tomasz Zawadzki jako pierwszy biegnie, ale już odpowiedź Adama Paździerza, który przesuwa się przed zawodnika klubu ze stolicy. Adam Paździerz, który przecież w AZS AWF Katowice z Aleksandrem Matusińskim trenuje. Zawodnik, który na 400, ale też i na 200 biega, więc końcówki, finisze, sprinty to dla niego chleb powszedni, dlatego też pewnie wybrany i do tej krótkiej sztafety sprinterskiej. Paździerz przyprowadzi zespół z Katowic na pierwszej pozycji. Teraz przejmie pałeczkę Jacek Majewski. Już ruszył do boju zawodnik z rocznika 2000. To jest dla niego ostatni start, więc w kategorii U23. Zawodnik, który był finalistą w tym roku na 200 metrów w Mistrzostwach Polski Seniorów. No i zdobył srebro właśnie w sztafecie 4x400. Dobrze też biegnie ekipa z Warszawy, ale przesuwa się też AZS Poznań. Ryszard Piasecki teraz biegnący w barwach zespołu gospodarzy. No, AZS to mistrzowie seniorów, jeśli chodzi o 4x400 metrów, więc można powiedzieć klasa sama w sobie, jeśli patrzeć przez pryzmat tego dystansu. Cały czas AZS AWF Katowice na czele. Za chwilę pałeczkę przejmie Jakub Pająk. Pełna pierwsza zmiana ze strefy przed metą, nie z torów, nie z tej sytuacji, kiedy startują zawodnicy z bloków. AZS AWF Katowice dosyć dużą przewagę sobie wypracował, ale to wciąż jeszcze nie jest rozstrzygnięta sprawa, choć trzeba przyznać, że imponująco Jakub Pająk pokonuje przeciwległą prostą swojego okrążenia
tej sztafetowej rywalizacji na stadionie w Golęcinie. Przyspieszenie również wśród zawodników RKS-u Łódź. Jakub Szkudlarek, który przejął pałeczkę od Filipa Ostrowskiego, wyprzedza po zewnętrznej Tomasza Przybylaka. Za chwilę jednak Jan Wawrzkowicz, który będzie mógł odeprzeć ten atak zespołu z Łodzi. A w AZS-ie AWF Katowice Michał Wróbel już przejął pałeczkę, no i rusza na ostatnie 400 metrów. W RKS-ie Jakub Augustyniak. Kłopoty poznaniaków, jeśli chodzi o przekazanie pałeczki. Delikatnie sobie przeszkodzili Wawrzkowicz z Przybylakiem, ale już rusza indywidualny mistrz Polski na 400 metrów. Ma jednak kilkadziesiąt metrów straty do sztafety AZS-u AWF Katowice, więc wydaje się, że to jednak ta drużyna, która przez dwa ostatnie mistrzostwa była druga, bo w Białej Podlaskiej też zresztą za plecami AZS-u Poznań byli katowiczanie. Teraz wreszcie będą medalistami złotymi. Ostatnia prosta. Wawrzkowicz robi co może, ale jedynym zadaniem, jakie teraz powinien mieć, na którym powinien się skupić, to odpieranie ataku zawodnika z Łodzi, który jeszcze go po wewnętrznej atakuje. AZS AWF Katowice wygra. A kto będzie drugi? RKS czy AZS Poznań? AZS Poznań! Tak jest! Wawrzkowicz wytrzymał na finiszu walkę z Jakubem Augustyniakiem i pozwolił drużynie z Poznania sięgnąć po srebrny medal. Było złoto 2020, był brąz 2021 i teraz srebro, jakby tak uzupełniając tę kolekcję medali w roku 2022 dla gospodarzy, jakby nie patrzeć, imprezy odbywającej się od wczoraj do dzisiaj na Golęcinie. Kapitalny bieg w wykonaniu AZS-u AWF Katowice, poparty znakomitym czasem 3:10:57. Jeśli chodzi o skład, to przypomnijmy, że tutaj Adam Paździerz, Jacek Majewski, Jakub Pająk i Michał Wróbel pobiegli w barwach tej sztafety. Jeśli chodzi o zespół katowicki, no, drugi krążek, jeśli chodzi o męskie sztafety, bo przed chwilą srebro 4x100, a jak jeszcze dorzucimy to, co działo się w rywalizacji pani, no to jeszcze należy dorzucić krążek właśnie też w 4x100, a więc mocno obłowili się zawodnicy ze Śląska, jeśli chodzi o rywalizację zespołową, też klasyfikacja medalowa, pewnie tam sytuacja się ich delikatnie poprawi. Już było wiadomo przed tym startem, że klasyfikację medalową całych mistrzostw wygra AZS AWF Warszawa z dorobkiem 14 medali, 4 złotych, 4 srebrnych i 6 brązowych. Dla AZS AWF to jest drugie złoto, a w sumie 10 medal, bo jeszcze 6 sreber i 2 brązy na koncie tego zespołu. Drugie miejsce w biegu rozstawnym 4x400 mężczyzn dla AZS-u Poznań po heroicznej walce Jana Wawrzkowicza na ostatniej zmianie. Wcześniej biegli Mikołaj Nawrot, Ryszard Piasecki i Tomasz Przybylak. Brąz dla RKS-u Łódź, 0,08 sekundy tylko wolniejszy od Wawrzkowicza. Jakub Augustyniak, wcześniej biegali Maciej Jończyk, Filip Ostrowski i Jakub Szkudlarek na kolejnych miejscach sztafety z Lublina, Opola, Ostrowa i Warszawy. 7 AZS AWF, a 8 AKL Ursynów. Taki oto sposób, sportowa część rywalizacji w 39. PESLA Mistrzostwach Polski do lat 23 dobiegła końca. Widzimy przepiękne grupowe zdjęcie wszystkich uczestników tej rywalizacji, która była ostatnią konkurencją, zarówno jeśli chodzi o biegi, jak i chodzi o w ogóle całe mistrzostwa. Takie obrazki uwielbiamy, no bo jednak sport, sportem rywalizacja, emocje, to wszystko nas wprowadza w stan ekstazy, uniesienia, ale jednak właśnie wspólnota, fair play i czerpanie przyjemności z tego, co się robi, to jest nadrzędna wartość w rywalizacji, zwłaszcza w tak pięknej dyscyplinie sportu jak lekka atletyka, która nie bez kozery królową całego sportu jest nazywana. To jeszcze potwierdzenie wyników sztafety.